Rozpoczęliśmy właśnie program o nazwie Wieczorynka. Program ten jest wieczorem, jak sama nazwa wskazuje, i polega na tym, że mówimy w nim historię. A jest ze mną dzisiaj osoba prowadząca, która ma na imię... Teraz ty mówisz. Karolina. Właśnie. Witamy was wszystkich słuchaczy na naszej antenie, naszego Radia Enklawa. I można do nas zadzwonić, ponieważ to jest program na żywo. Można zadzwonić Skype'em na enklawa.net albo na 222-195-159 zwykłym telefonem. Tak. Właśnie. Co ci się zdarzyło fajnego dzisiaj, Karolina? Dostałam wypowiedzenie w pracy, juhu! No to bardzo fajne faktycznie sprawa. Ale ugotowałam też zupę koperkową. O, to jest dobra. Nie lubię koperku, ale nie, zupy nigdy nie jadłem takiej. Dobra jest? To zapraszam. Do twojego studia musiałbym przyjechać, a to trochę daleko jest. Dobra. A chcesz coś powiedzieć więcej o tym wypowiedzeniu, czy to bardziej, czy to prywatna sprawa? Ale o czym? O wypowiedzeniu w pracy. Nie, po prostu umowa mi się skończyła i tyle. I będziesz szukać nowej? No, ja wierzę, że Bóg mi da pracę. Tak samo jak przednim razem. No właśnie, te prace chyba ci Bóg dał, z tego co pamiętam, tak? Dokładnie. I pomodliłam się o pracę i była następnego dnia. Więc ja wierzę, że tu też się tak samo skończy. O, no to jest fajny przykład, że Bóg działa. A może mam nie pracować, tylko się przekwalifikować na bycie mamą? Też bym się cieszyła. Mam bycie mamą to też praca, wiesz? Tylko taka... Taka, że ten nie od 8 do 16, tylko 24 godziny na dobę. Powinna być 3 razy bardziej płatna w związku z tym. 500 plus. Heja. Aha. Dobra. Coś miałem powiedzieć i zapomniałem. To zrobimy przerywnik króciutki. A właśnie, miałem powiedzieć, żebyś powiedziała słuchaczom, jak się nazywa twój zawód, ponieważ to jest bardzo ciekawa nazwa i zawsze jest, zawsze ludzie jak ją słyszą, to są zdziwieni, że coś takiego w ogóle istnieje. Jestem oligofrenopedagogiem i cyflopedagogiem, a obecnie kształcę się, aby zostać cyflopedagogiem i żeby prowadzić terapię pedagogiczną. No właśnie, jeżeli ktoś z was wie, co to jest, to może zadzwonić i opowiedzieć nam coś w związku z tym. Najlepiej historię. A w takim razie... Tak. W takim razie ja zacznę od opowiedzenia może swojej historii, czy może ty chcesz, Karolina, swoją opowiedzieć? Ty zacznij, bo ja jestem trochę rozproszona. Okej, dobra. To ja zacznę od tego, że... Powiem, jakie jest hasło dzisiejszego odcinka, ponieważ wylosowałem takie, jak zwykle robię. A dzisiaj wylosowałem hasło, które brzmi pijany w sztok. No, sorry, tak działa automat losujący. I to znaczy, że audycja jest nie dla dzieci, mimo nazwy. Okej, w takim razie ja opowiem swoją historię teraz, tylko wcześniej muszę włączyć podkład ciekawy muzyczny. Kupiłem sobie grę na platformie Steam.
Jak ktoś gra dużo na komputerze, to wie, co to jest, a jak ktoś nie wie, to powiem, że to jest taki program, którym można się, tak, taki portal internetowy i program też jednocześnie, który ułatwia kupowanie gier przez internet i no i zarządzanie tym wszystkim. Więc kupiłem sobie grę, taką przygodówkę, która ma trzy części. I okazało się, że jak ją kupowałem, to była też czwarta część dostępna, która wyglądała jak czwarta część. Nazywała się The Complete Journey. Co sugerowało, że to tak w sumie może być czwarta część, ale nie musi. Może to być też jakaś tam kompilacja z tych poprzednich trzech części. Ale na stronie z tą grą było opisane, ten opis nie sugerował w żaden sposób, że to jest jakaś kompilacja, więc pomyślałem, że to jest kolejna część, więc też ją sobie kupiłem. I pół roku później, jeszcze nie przeszedłem tych poprzednich trzech części, więc nie zacząłem w nią nawet grać, w tą czwartą, ale coś tam zacząłem o niej szukać i dowiedziałem się, że to jednak jest kompilacja tych poprzednich trzech. Więc napisałem do Steama, czy mógłbym ją zwrócić na przykład, bo oni mają taką procedurę, że jak się coś pomyli się w zakupie, albo gra się tam chyba z godzinę czy dwie można grać i się w grze nie spodoba, to można ją zwrócić. Mieli napisane, że zwykle, jeżeli minęły tam dwa tygodnie od zakupu gry i grało się lub grało się w nią więcej niż dwie godziny, to najczęściej nie zwracają tych, nie można jej oddać. Ale każdy przypadek rozpatrują indywidualnie, więc pomyślałem, że co mi szkodzi, napiszę. Napisałem i dostałem odpowiedź od z tego supportu tej strony. Dostałem maila z wiadomością, że dostałem odpowiedź od supportu i wszedłem w tego maila i okazało się, że żeby zobaczyć tę odpowiedź od supportu, muszę kliknąć w link, żeby wejść na stronę. I kliknąłem ten link, żeby wejść na stronę i się okazało, że tam nie ma tej odpowiedzi od supportu. W ogóle to jest strona główna pomocy technicznej. I się trochę zdziwiłem, o co chodzi w ogóle. Dostałem odpowiedź i nie ma jej nigdzie, nie mogę jej przeczytać. Więc, no, ale na dole był taki przycisk, tam były różne tematy pomocy, na które można zapytać i był na dole przycisk zaloguj się do pomocy. I myślę, aha, o to chodzi, mają osobne konto do pomocy. Tam trochę poczytałem też na ten temat. Okazało się, że na wypadek jakby ktoś ukradł komuś konto, które służy do grania, to jest do konto do pomocy jest oddzielne i dzięki temu można się skontaktować z nimi łatwiej i łatwiej udowodnić, że się jest tym, kim się jest faktycznie właścicielem tego konta. To jest całkiem rozsądne rozwiązanie. No więc się zalogowałem, założyłem sobie to konto pomocy, bo trzeba go założyć osobno. Nie tworzy się automatycznie. Więc po założeniu tego konta, oczywiście na ten sam e-mail i tak dalej, nic się nie zmieniło. Dalej nie widziałem nigdzie odpowiedzi na moje pytanie. Dostałem tam dostęp do tego panelu, gdzie jest lista pytań, które zadałem i prawdopodobnie lista odpowiedzi, ale no, nie było tego pytania, które zadałem, ani żadnej odpowiedzi tam. No więc wysłałem kolejne zapytanie do pomocy technicznej, opisując problem, że nie mogę odczytać odpowiedzi od pomocy technicznej. No i zajęło im to parę dni, ale odpisali mi, że mi zwrócą kasę za grę, mimo że minęło pół roku od czasu, od kiedy ją kupiłem. No nie grałem w nią wcale, bo nawet nie włączyłem, bo nie było sensu. Ale co jest najciekawsze, zapłaciłem za grę 4,50 euro, a zwrócili mi 5,60 euro. I się trochę zdziwiłem, myślałem, że to jakaś pomyłka. I zapytałem ich, o co chodzi. A muzyczka się właśnie skończyła. Człowiek powiedział, że zapłaciłeś za grę 5,60, to zwróciliśmy ci 5,60.
A mówię, jak to zapłaciłem 5,60? Przecież mam wykaz, listę, maila dostałem po zakupie, że kupiłem tam kilka gier jednocześnie, właśnie te trzy poprzednie. I ta kosztuje 4,50. Jest napisane. A on mi napisał, że to jest z podatkiem razem, a tam na liście jest bez podatku. I tak się sprawa skończyła. No, i to była moja historia. Trochę mi przerwało w połowie, ale spoko, odsłucham sobie później. No, taka wielowątkowa trochę i taka, no, nie wiem, ale zrozumiałaś, o co chodzi. No tak, tak, tak. I jak oceniasz, czy jest ciekawa historia była? Nie jestem graczem, więc ciężko mi się wypowiadać. Bo nie. Z gier to mamy tylko Simsy i GTA. I wiem, że te streamy wszystkie to jest jeden wielki bałagan. Czemu żeby bałagan? Nie użyć innego słowa na by. Nie rozumiem za bardzo, możesz rozwinąć. No bo nie kupujesz gry, tylko hasło, żeby się zalogować gdzieś tam, założyć konto i się zalogować. A czasem zapomnieli, że ci sprzedali to hasło i... Jest śmieszne. Mówisz o tej samej firmie, o której ja mówiłem? Ja nie wiem, bo Simsy to jest inna firma, a GTA 5 to jest inna firma. Nie wiem, jakie to są firmy. Ale to ja mówię o... Ale Steam to jest taka firma, która nie produkuje gier, tylko zajmuje się sprzedażą tych gier tylko. Czyli ona ma gry różnych firm. No to się zupełnie nie jestem już całkiem. Aha, okej. Dobra. Okej, a więc ja przypomnę, ponieważ ludzie nas słuchają, widzę na czacie, jest kilkanaście osób, ale... przepraszam. Ale nikt nie dzwoni. Ale Karoliny nie ma, Karolina jest, to zawsze ludzie dzwonią. No właśnie, Karolina niestety nie mogła dzisiaj. I jeszcze Sebastian też mówił, że będzie, a okazało się, że zachorował. No. Jakoś w ogóle, nie wiem, miałam pecha jakiegoś do ludzi, bo ludzie... Też 2 tygodnie temu też tak było, że ty i Sebastian powiedzieliście, że będziecie prawdopodobnie i oboje zacharowaliście wtedy. Jest jakiś, nie wiem, jakiś fatum jest, że muszę sam prowadzić, czy coś. Mi jest się ciężko, wiesz co, mi prościej by było jakby była u ciebie w studiu, ale no mam daleko teraz, o to chodzi. No ja wiem, rozumiem. Okej. Okay. Ja przypomnę, można dzwonić do tego programu i opowiedzieć historię swoją na temat albo i nie na temat. Moja nie była na temat w ogóle. Można dzwonić na... A może ty powiesz numer teraz? Jak pamiętasz? 222-195-159 przez telefon stacjonarny na korbę komórkowy albo przez Skype'a na enklawa.net. Tylko, żeby zadzwonić, to trzeba nas dodać do swoich przyjaciół. Właśnie. Skoro jest, jeżeli jest dwóch prowadzących lub więcej, to wtedy musicie nas z tego Skype'a, konto skype'owe enklawa.net dodać do znajomych. Ja tę prośbę zaakceptuję i wtedy będziecie mogli bez problemu dzwonić, bo inaczej bez tego się nie da, bo są problemy ze Skype'em. A Armes mówi, że Simsy są sprzedawane przez Origin. Odpowiednik Steama założony przez EA, a za to GTA można kupić na Steamie. A, czyli wiele się nie pomyliło. Okej. No tak, czyli bo się kupuje... Ale to jest tak, że na Steamie przynajmniej jest tak, że to nie musisz mieć podłączenia do internetu, żeby grać w grę. Znaczy w niektóre musisz, jak są tam jakieś online'owe. Ale w większości chyba nie musisz. Jak kupisz tę grę, to ją sobie ściągasz na dysk przez ten program i za każdym razem, jak chcesz grać, to uruchamiasz ten program i przez niego uruchamiasz grę i możesz grać po prostu. I to się no, nie... To jest coś takiego, to nie jest tak, że on zniknie chyba. Nie, ale chodzi o to, że na GTA jest na przykład tak, że grasz sobie, a nagle ci wywala internet, tak jak to u mnie w domu jest,
i na przykład nie możesz już grać w tryb taki swój własny, tylko trzeba wejść w fabularny. Nie, a potem jak znowu masz internet, to cię wylogowuje z tego konta i trzeba w moim przypadku wołać męża, bo ja nie wiem, jakie jest hasło do tego konta. Aha. Okej, no to zamieszali trochę, nie przewidzieli takiej możliwości, że komuś może internet zniknąć. Może, nie wiem, może w Stanach, czy gdzieś tam, gdzie mieszkają producenci tej gry, nie znika internet. Nie znika, no, tak jak ale u nas. Znika. A jeszcze dodatkowym problemem jest to, że czasem z moim mężem się wymieniamy. Na przykład ja pracuję do 16, a on pracuje od 17, więc muszę czekać, aż nam się zmiany odwrócą i powiedzieć mu, żeby mi podał hasło. I czekam cały tydzień, żeby móc pograć w GTA. A to może zadzwonić do niego, nie? No jak? Nie ma zasięgu pod ziemią. A, okej, okay, dobra. No to faktycznie kiepsko. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, to mój mąż żyje i ma się dobrze. No, jakbyście zrozumieli to, co Karolina powiedziała, w jakiś dziwny sposób. Bo zwykle ludzie są pod ziemią z różnych powodów, mogą być, nie tylko z jednego. A z jakiego powodu? Jeszcze raz? Mój mąż pracuje pod ziemią, jest górnikiem. Dobra. W związku z tym, może ty teraz opowiesz historię swoją. Mamy temat pijany w sztok, prawda? Tak, dokładnie taki jest temat. No, to ja może coś znowu o weselu powiem. Okej, okay, to czekaj, bo włączę muzykę. Po raz kolejny jestem na antenie i po raz kolejny opowiem o swoim weselu, ale trudno, żeby nie opowiadać, skoro to było jedno z bardziej istotnych wydarzeń ostatniego roku w moim życiu. No. Jak wiecie, na weselu jest alkohol. U nas była to wódka, żubrówka i różnego rodzaju wina. Czerwone, białe, słodkie, wytrawne, co kto tam chciał. I jak na większości polskich weseli trafił się taki stryjek. Stryjek, nazwaliśmy go roboczo z moim mężem, kierownik imprezy. Kierownik imprezy był trzeźwy przez jakieś 2 minuty naszego wesela. A później nawalił się jak bombowiec i tańczył, ja nawet jak muzyka mu nie grała, zaczepiał dziewczyny i ogólnie bawił się świetnie. Nawet jego żona się bawiła sobie, on sobie, no było super. Ale kulturalnie nikt z nikim się nie pobił, tylko bardzo taneczny się zrobił, chociaż jego zdolność percepcji i chodzenia prosto została mocno upośledzona. No i na odchodne, jak nasi goście odchodzili, mieliśmy przygotowane paczki dla nich. Z ciastem, z cukierkami. No, takie paczki z ciastem. Jak kierownik imprezy z żoną chcieli wychodzić, to my im dajemy tą paczkę, a on mówi, że nie, on w ramach gościńca to by wolał małpeczkę. A my mówimy, że nie mamy małpeczek, więc mój mąż dał mu flaszkę ze stołu jakąś napoczętą w 0,7 tej żubrówki. Szczęście w jego oczach było, no myślę, że on się tak nie cieszył, nawet jak mu się dzieci rodziły. A moral z tego taki, że woda z procentami może uszczęśliwić każdego. Dziękuję. Ognista woda, chciałam powiedzieć, ale zapomniałam tego słowa. Elektryczna woda, tak zwana. Tak, z prądu. Pamiętasz kierownika imprezy? Tak, pamiętam. Już nie przyglądałem mu się za bardzo, ale jest sporo go mam na zdjęciach. Nie wiem czemu właściwie. A no tak. A ja odebrałam film tak w ogóle. Dobra. Dzwońcie ludzie. Właśnie, dzwońcie ludzie, bo ja już nie wiem, co mam mówić, no. Dzwońcie ludzie, bo ja się muszę uczyć. No. A każda wymówka jest dobra, żeby się nie uczyć, więc dzwońcie. No właśnie, tydzień temu mówiłem, że można, że to są od nauki przerywniki miłe typu właśnie naszego programu, są bardzo dobre do oderwania się od nauki i odpoczynku umysłowego.
Więc, jak też macie naukę jakąś, to się oderwijcie od niej na chwilę i zadzwońcie. Możecie zadzwonić, na przykład złożyć życzenie zdrowienia szybkiego Sebastianowi. Właśnie. Myślę, że będzie to mu bardzo. Dobry pomysł. I życzenia więcej czasu w środy wieczorem Karolinie, ponieważ go ma mało zwykle. Zwykle tak. Okej. Okay. I więcej zdrowia dla. I właśnie zadzwonił do nas Armes. Cześć. Cześć. Cześć, Armes. Dobry. No. Ja mam historię niezwiązaną zupełnie z tematem, ale super. Jest. Daj. Powiedz. Mianowicie, bo ten tydzień temu dzwoniłem z wycieczki i była tam dniowa i na wycieczce się dzieje bardzo dużo ciekawych historii. I właśnie kolejnego dnia, po tym jak po poprzednich wieczorękach, czyli w czwartek, zwiedzaliśmy Sandomierz. I tam nagrywają ojca Mateusza. I był rozstawiony tam plan, coś tam ustawiali i nie nagrywali jeszcze, no ale w każdym razie tam łaził jakiś taki dziwny facet i patrzymy, że sobie ludzie robią z nim zdjęcie. Ale tak, większą grupą z mojej klasy siedzimy i tak patrzymy się na niego i nikt go nie poznaje. No i przechodził obok nas i mówi, myślę sobie, raz się żyje. Podszedłem do niego i zapytałem, czy mogę sobie zrobić z nim zdjęcie. Ten się zgodził, zrobiłem sobie z nim zdjęcie i w ten oto magiczny sposób mam zdjęcie z człowiekiem, którego nie znam. I później pytałem wszystkich po kolei, czy wiedzą, co to za człowiek i nadal nie wiem, kim on jest. Pokaż, może ja wiem. Czyli to nie był ten ojciec Mateusz, co, który nie. Sobie zrobiłeś zdjęcie? Ani żaden sławniejszy aktor z tego serialu. Aha, może statysta jakiś. Albo operator kamery na przykład. Albo w ogóle jakiś random z Sandomierza. Może też chciał sobie zrobić zdjęcie, tylko nie miał aparatu. Ale jak ktoś widzi kolejkę, no to stanie na końcu kolejki. No. I ma zdjęcia wielu aparatów dzięki temu. I ten... Ogółem, jak ktoś nie ma historii, to mogę powiedzieć, że sobie pojechał na wycieczkę. Na wycieczkę, bo na wycieczce się dzieje dużo fajnych historii. Minimum jedna dziennie. No właśnie. A ty, jak dzwoniłeś tydzień temu, to ta historia z tym, z ubikacją, to była na bieżąco, ją powiedziałeś to, tego? Znaczy, ona się zdarzyła z godzinę, dwie godziny przed zadzwonieniem. O, no właśnie. To ja dla tych, którzy nie słuchali tydzień temu, to powiem, że Armes miał rewelacyjną historię tydzień temu i jak chcecie mieć takie podobne historie, to musicie jeździć na wycieczki. A jeszcze jak później odsłuchiwałem tego nagrania, to usłyszałem, że że temat był monarcha. I sobie tak skojarzyłem z moją historią. Może w końcu ten mój kolega siedział na tronie. No tak, to się zgadza akurat. I dobra, dzięki Armes za telefon. Na ciebie można liczyć zawsze. Cześć. Ja wiem. To był Armes właśnie, który dzwoni do nas prawie co tydzień i opowiada fajne historie. A jak wy słuchaczu, wy słuchaczu macie historię jakąś, to zadzwońcie i opowiedzcie ją. Tak. A ja mogę odnośnie tego hasło, przypomnę, brzmi pijany w sztok. Mogę powiedzieć, że 2 tygodnie temu chyba, jak byłem, akurat nie byłem sam nadającym, ale się chyba spodziewałem, nie pamiętam tego, czy się spodziewałem, czy nie. Byłem
zrobiłem eksperyment i się troszeczkę napiłem przed programem. Nie wiem, czy zauważyliście. Ty, Karolina, byłaś wtedy chyba też jako współprowadząca. Zauważyłaś coś? Nie, ale ja jestem mało udzielająca się współprowadząca. Że... Okej, okay, mogłaś tego. A ja wynik eksperymentu był taki, że to nie był dobry pomysł, bo mi się chciało śmiać ciągle bez powodu i musiałem się powstrzymywać, żeby się nie śmiać. Chyba teraz, chociaż z drugiej strony teraz też mi się chce śmiać, mimo że nic nie napiłem przed nadawaniem. Bo życie jest piękne. No, ponieważ jest lato, jest ciepło i generalnie jest dużo powodów do radości. Zgadzasz się? Jeszcze raz powtórz, bo coś mi przerwało. Bo jest ciepło, jasno, słonecznie i jest dużo powodów do radości w związku z tym. Tak, bardzo. Zwłaszcza jeden taki duży, który świeci ciągle na niebie. Tak, i jest czerwiec, za chwilę jest lipiec, a w lipcu są moje urodziny. No to super. A w czerwcu są twoje. Zgadza się. No faktycznie, dlatego chyba lubię czerwiec. Dobra, w związku z tym, że nikt więcej nie dzwoni, to będziemy se kończyć powoli. Smuteczek. A ja zapomniałem, że ja mam przerywniki fajne, takie reklamy, reklamowe, krótkie przerywniki, jak w radiach się zwykle puszcza. I mam specjalnie... Zapuśćcie teraz wszystkie po kolei. Do Radia Enklawa. Nie, za dużo będzie. Nie puszczę wszystkich, bo nie będzie niespodzianki później za tydzień albo za dwa. To puszczę jednego, bo się akurat kończy program i jest miejsca na jeden tylko niestety. I powiedzmy ten. Dobry. Baczność! Żołnierzu! Spocznij. Słuchajcie, enklawy. Okej. Okay. Nie ma więcej chętnych do zadzwonienia. Ja tylko jeszcze powiem, że o 21:00 będzie chyba radioaktywni. Tak, jest taki program też na żywo, do którego też można dzwonić, tylko jest na zupełnie inny temat. Czy ty masz coś jeszcze do dodania? Życie jest zbyt piękne, żeby się przejmować tym, że ludzie nie dzwonią, chociaż mogliby dzwonić. No, jak będziemy, nie wiem, tak mam ochotę tak zmuszać ludzi do dzwonienia tutaj, ale jak będziemy ciągle gadać o tym, że nikt nie dzwoni, to będzie nudno trochę, mi się wydaje, nie? No. Dobra, więc nie będziemy więcej gadać. Był czas i możliwość na zadzwonienie, a jak ktoś nie zadzwonił, to jego problem. Pecha. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobiłem tak jak kiedyś, że ktoś mi wysłał prośbę do dodania do znajomych na Skype'ie, a ja nie zauważyłem tej prośby i dlatego ten ktoś nie zadzwonił. Ale dzisiaj nie widzę, żeby były jakieś prośby. W związku z tym będziemy kończyć. A jeszcze Armus na czacie pyta, czemu Martin nie dzwoni. A skąd ja mam wiedzieć? Zapytajcie się Martina. Właśnie. Martin zwykle czasami jest na czacie. Nie wiem, czy jest teraz, czy nie. O, ktoś dzwoni. Cześć. Cześć. Witam. Halo. Witam. Jak masz na imię? Jerzy. Okej, okay, cześć, miło mi. Ja tak, słucham? Miło nam. A, no mi również, ja tak dzwonię na koniec tylko. Super. Z taką małą historią na temat. O, może mi przerwało chyba. Nie, czy my cię słyszymy, jeśli o, no chodzi? Dobrze. A, no tak, no muzyka się włączy, na to sobie myślę. Ale na temat taka, no więc byłem sobie właśnie, idąc, szukałem kolegi, co dzwonił przez chwilę, postanowiłem wyjść z historii z wycieczki, no bo na wycieczkach się wiadomo, dzieje na więcej, zawsze. Mhm. No i na wycieczce była, że jak powiem, w jednym pokoju libacja alkoholowa. No i już trzeba było się zbierać tam do siebie, jakby, no i spać, żeby rano wstać, tak?
I po prostu jeden z kolegów, oni zamknęli swój pokój, ale także klucz został w środku. Bo oni, jak byli jeszcze trzej drzwi, oknem, to było na drugim piętrze, oknem się przeszli do sąsiedniego pokoju. No i potem mieli problem, po prostu żeby wrócić do niego. No ale kolega się uparł, jak to bywa po alkoholu, uparł się, no ja nie zrobię. No i sobie postanowił wrócić po ten klucz. Na szczęście przeszedł, nie spadł, nic mu się nie stało. Trochę przypał byłby, ale no nic mu się nie stało. Poszedł, ale co najciekawsze teraz. Wziął ten klucz do środka i nie otworzył tych drzwi i nie wyszedł sobie korytarzem. Tylko postanowił znowu oknem wrócić. Także no taka historia, jak to morał, nie wiem, morał może taki, że po alkoholu dziwne rzeczy są i to całą książkę na temat tego, jak działa proces myślenia po alkoholu, można by napisać. Okej. Okay. Dobra, no to życzę dobrej nocy. To dzięki za historię. I dzięki. Do widzenia. Cześć. I to był Jerzy, który zadzwonił do nas telefonem. Jak widać, można. Można i działa. A morał tego jeszcze może być taki, że zanim zaczynasz pić, upewnij się, że masz klucze w kieszeni. No, to jest dobra koncepcja. Generalnie. Ale to ten, co ciekawe jest takie, jakie przez jakie procesy myślowe przechodzi człowiek, jak jest pijany. Ja kiedyś się niechcący upiłem troszeczkę i tak sobie postanowiłem sprawdzić, co, znaczy takie, jak to się nazywa, test przeprowadzić, trochę taki sprawnościowy, że tak powiem, bo miałem taką grę, w którą często wtedy grałem i chciałem sprawdzić, czy będę ją w tym stanie przechodził szybciej czy wolniej. I było to ciekawe, bo wydawało mi się, że ją przechodzę dużo szybciej. Takie było wrażenie, że ciągle, że jestem szybszy od światła normalnie, a później jak zobaczyłem na czas, to mniej więcej tyle samo, ile normalnie inne poziomy na trzeźwo przechodziłem, więc to jest, wrażenia są zupełnie mylne wtedy. Dobra, no to... A ja jeszcze jedną mam rzecz a propos picia. Mhm. Bo jak byliśmy w podróży poślubnej, to piłam drink, który się nazywa Cuba Libre. Cokolwiek by to było. Wypiłam 5 takich drinków i to było w czasie, kiedy wieczorem, kiedy były animacje dla dzieci. Wiesz, tam jakaś tam przebrana za klauna dziewczyna śpiewała hiszpańskie i angielskie piosenki i prowadziła jakieś zabawy z dziećmi. Mhm. I ja rozpoznałam te melodie, bo to są międzynarodowe zabawy, tylko różnił się słowami. A taki mi jakoś tak pobudził ten alkohol i tak odważna się stałam, że zaczęłam śpiewać razem z tą animatorką tylko po polsku i nikt mnie nie rozumiał, a mój mąż najadł się wstydł i mnie zabrał stamtąd. Także nie polecam śpiewać po polsku w hiszpańskich kurortach wypoczynkowych, zwłaszcza piosenek dla dzieci. Historyjka instant. Fajna historyjka. Trochę straciłem kontakt z rzeczywistością, ponieważ okazało się, że dwie osoby wysłały prośbę o dodanie do znajomych na Skype'ie, więc może coś tego. I tym razem udało mi się to zauważyć. Na szczęście. Brawo. Brawo dla Kazi. Wystarczy. Dziękuję. W związku z tym zadzwońcie, słuchacze, którzy właśnie poprosiliście o dodanie do znajomych. A nie, przepraszam, to jedna osoba była, tylko ma taki dziwny login, nick, nazwę. Nie mów, że dziwny, bo się obrazi i nie zadzwoni.
No dobra, udaję nazwa, która ma średnik w środku i udaje dwóch użytkowników po prostu. O, i tyle. Dobra. W związku z tym czekamy jeszcze chwilę, a jak nie zadzwoni, bo może się okazać, że będzie chciał zadzwonić po prostu później o 21 do kolejnej audycji. Arbes i... mówi, że Martin napisał piosenkę o tym drinku. Tym drinku? Tak, o tym Cuba Libre, więc jakby ktoś wiedział, co to za piosenka, to mi podlinkuje, bo ja nie mam pojęcia. To jest chyba coś z nowszej twórczości pana Lechowicza. Ja też nie słyszałem, nie wiem, o co chodzi. A Cuba Libre to mi ten, to chyba w tłumaczeniu będzie znaczyło wolny Kuba. No. Coś takiego, nie? Okej. Więc czekaliśmy chwilę, całe 15 sekund i... Człowiek nie zadzwonił. Ale to jest, uwaga, koktajl alkoholowy łączący rum, kolę i opcjonalnie limonkę, znany również jako rum z kolą. O. Aha, czyli takie proste dość. Ale okay. Tak mówię po głowie, że Tak? Nie próbowałem. I nie wiem, czy chcę spróbować w związku z tym. Kaca nie ma po tym, ale po prostu odwala. Momencik, chyba coś zepsułem na Skype'ie. Okej, okay, dobra, źle zrobiłem. Dobra, w związku z tym podsumuję to wszystko w ten sposób. Tego się spodziewałem. Przerażający brak profesjonalizmu. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. No. Mówiła do was nadająca, jak masz na imię? Karolina. Oraz Kazik. Ale żeby nie było, to nie ta Karolina, co umie grać na pianinie, to nie ja. No właśnie, tak, dokładnie. A jeszcze Armes powiedział, że myśmy zadzwonili do tego gościa ze średnikiem i właśnie to zrobiłem niechcący, bo myślałem, że to on dzwoni, ale jednak nie dzwonił, ale nie odbiera. Więc nie da rady, niestety. I się pożegnamy w ten sposób. Taki dziwny trochę. Bez żadnego profesjonalizmu w ogóle. No to cześć. Dobranoc.